No tak, przynajmniej wiem, gdzie już był problem w tamtym miejscu. Problem był tam, że to była skażona strefa. Nie wiem, na który poziom, niespecjalnie mnie to obchodzi, ale przynajmniej wiem, skąd się wzięły takie moje duże problemy z przeciwnikiem wtedy. Nie ma co zwracać na to uwagi. Lepiej biec przed siebie. Spróbujemy się dowiedzieć tego i owego, ale możemy też zapisać przy okazji. Dobra, 37, no, 2 punkty umiejętności. Potrzebuję 3. Cicha eliminacja ciężkich i elitarnych ludzi. Nie sądzę, żeby mi się to przydało, szczerze mówiąc. Ale jak akurat mi się przyda, przynajmniej skorzystam. Mocno żeśmy popchnęli tą całą historię do przodu. Opowiadałem wam ostatnim, w ostatnim odcinku na temat tych biomów. Muszę wykorzystać zaskoczenie. O, właśnie o to mi chodziło. O, god damn it. Po co ja do nich strzelałem? No właśnie tak. Za dużo strzelania, za mało myślenia. To jest ewidentnie moja taktyka. Na szczęście przynajmniej amunicji mi jeszcze nie brakuje. Ta amunicja na wyższych poziomach jest po prostu dużo cięższa do zdobycia. Przeciwnicy mają po prostu w sobie mniej ekwipunku. Jakoś niespecjalnie mnie ciągnie do tego, żeby specjalnie zwiększać poziom trudności. Szczególnie jeśli mi to nie jest specjalnie potrzebne. Bo i nie jest. Możesz ty. Jeszcze ciebie mi brakowało tutaj. Ja pierdzie. Już spokój będzie? Spokój by był, jakbym nie strzelał do przeciwników. Nie, nie mogłeś się oprzeć, jakby... Ważniejszy hajs. Żebym jeszcze na tych polowaniach tyle zarabiał, co bym chciał. Leśniące oploty... Teraz to moje. Tak, ale generalnie nawet nie specjalnie... Zarabiam na tym. A powinienem się jakoś postarać więcej zadawać obrażeń. Zastanawiam się, czy jest jakiś na przykład epicki łuk. Jest ognisko. Dobra, jeszcze 300 metrów do celu. Minęło 5 minut, a ja prawie 2 razy zginąłem. Więc jakby tak. To jest mój plan na życie. Nie dać się zabić. Jest gdzieś takie też mega miejsce, gdzie ja sobie tu biegnę doliną, no nie, a tam z tyłu chodzi jakaś wielka bestia, no kosmicznie wielka, no przeogromny jest po prostu. Taki tyranozaur, że pełną gębą. Tam jest ten kocioł. No dobra, niewielkie mam wyjście, więc idę w tamtym kierunku.
się czegoś dowiem więcej. Wie to, że mogę się napić z Erendem. On wie, jak używać życia. Tylko mógłbym mniej pić. Agent Marada powinien już być na placu drogowym. Na Bankerend się gdzieś wytoczy. A nie. Gdzie ten od Marada? Miał mnóstwo czasu na śledztwo. Poszukajmy go. Jeśli wieczorem masz cięższą sakierkę... Zaraz go poszukamy, ale najpierw chciałbym zobaczyć, czy coś nowego, jeżeli chodzi o broń. Grzechotnik cienia. Otrzymaj mi skóra dzika i lisa. Czy proca cienia. Kukoproca cienia. No tak, czyli raczej nic. A jeżeli chodzi o ubiory? Też raczej nic. Surowce mi są niepotrzebne. W zasadzie nic specjalnego. Za to jest parę rzeczy, które mógłbym sprzedać. Trochę surowców, których mogę się pozbyć, a które niespecjalnie już mi są potrzebne. Jak na przykład mógłbym się pozbyć trochę drutu. No dobra, dajmy, że tak. Sprzedaj wiele. Nie, zaraz, oznacz do sprzedaży. To. Tego mogę się pozbyć w zasadzie w takich ilościach. Drutu mogę się w takich ilościach spokojnie pozbyć. Tu jedna linijka metalowego naczynia. Dobrze, żeby była, tu dobrze, żeby było. Tu jest blok przetworzonego metalu. Czy mi to w jakikolwiek sposób będzie potrzebne? Raczej nie. Prędzej sobie te wszystkie takie oczy i takie inne rzeczy albo zdobędę, albo wymienię, albo kupię, albo cokolwiek. Natomiast no, tą resztę, te lśniące oploty, takie bardzo rzadkie rzeczy już sobie zostawię. Sprzedaję oznaczone przedmioty. 82 na 120, no i to już jest fair. Modyfikacji też mógłbym się pozbyć. Wszelkich poza najrzadszymi, nie? Bardzo rzadkie, niepospolite, rzadkie, bardzo rzadkie. No dobra, ale te niepospolite stanowczo mogę powywalać. Szczególnie, że powoli kończy mi się na nie miejsce. Nie ma sensu ich co trzymać. Żeby nie wiem, jakie one były, zawsze znajdę coś lepszego. Nad rzadkimi jeszcze się zastanowię, szczególnie, że mnie nic specjalnie nie gnie. I poproszę inwentury, bo bym chciał zobaczyć... to jest grzechotnik, karcza. Myślałem, że nową włócznię gdzieś znalazłem. Wytwarzanie. Udźwig niespecjalnie. Modyfikacje ubiorów. No właśnie, jak mam tą zbroję taką bardzo cichą, bo ta mnie najbardziej interesuje, szczerze mówiąc. No właśnie, chciałbym, żeby ona była jeszcze cichsza. Czy ja mam coś takiego właśnie z maskowaniem odporności 9 maskowania i 8 maskowania. W zasadzie nic mi to nie zmienia. No 8 mogę zmienić na 9. Tylko że ten 1 to mi tam niewiele daje. No okej, okay. A gdybym może coś więcej z odporności dostanę, odporność na ciosy, na czosy, 11, też niespecjalnie, no i nic nie wymyślę chyba tutaj, odporność na lód, gdzieś jeżeli mam większą odporność na lód, to czemuż by nie. Jeżeli kiedykolwiek do czegokolwiek mi się to przyda. Odporność na ogień. Czy ja jeszcze gdzieś mam jakąś odporność na ogień? Niekoniecznie. Odporność na błyskawice ewentualnie. To była taka z soczewkami uziemiającymi. Gdzie ona była? Tutaj. Odporność na porażenie. 16, 16, 20. Dodatkowa odporność też na ogień. Odporność na ogień nie było, tu nie miałem co wsadzić, szczerze mówiąc, to jest takie odporność na wszystko. Odporność na strzały, odporność na mróz.
niespecjalnie. To mnie zastanawia, ale też nie mam żadnych takich dodatkowych dziwactw. Czy gdzieś tutaj, o właśnie, odporność na strzały tutaj miałem. 17 i odporność na strzały. Zaraz, a tu mam co? Odporność na ogień 30, odporność na strzały. No dobra, jak na ogień 30, 50 na strzały. Całkiem ma to ręce i nogi, chociaż wolę pozostać niewykrywalnym. Dobra, myślę, że resztę modyfikacji to w ogóle już mogę wywalić, chyba że znajdę jakieś fajne modyfikacje do broni. Fajne modyfikacje do broni. Czekaj, ja w tej chwili używam tego, tego, tego i tego. Najczęściej tego myśliwskiego łuku cienia. Poręczność, obrażenia, obrażenia. Czy jeszcze mogę coś z poręcznością i obrażeniami? Odrywanie raczej niekoniecznie. Poręczność. Duża poręczność. Czemużby nie? No, chociaż tam jest trochę obrażeń, chociaż. I teraz tak, tutaj jest 29 obrażeń. 43 obrażenia. Dobra. I tu 23, 40. Okej, ten mój podstawowy łuk w takim wypadku jest już mega dopakowany. I w zasadzie, jeżeli chodzi o to, to tu poręczności by mi się zdało jak najwięcej. Jeśli jeszcze gdzieś mogę poręczność, dodatkowe obrażenia, dodatkowa poręczność. Bo to pozwoli mi na szybsze strzelanie do przeciwnika. Dobra. To w zasadzie pomysłu żadnego nie mam, więc nie będę się w to wbijał, ani to specjalnie. No to po prostu ma zadawać dużo dużych obrażeń. I raczej niespecjalnie mam tutaj jakikolwiek pomysł. Po prostu zwiększymy ilość obrażeń, które dostaje przeciwnik. Dodatkowe obrażenia od ognia, co mi się totalnie nie przyda. Odrywanie plus dodatkowe obrażenia. Czy ja mam takie odrywanie na przykład plus dodatkowe obrażenia? Na przykład. Dobra, to zupgrade'owaliśmy. Czy tu, tu w zasadzie gdyby tylko była jakaś tam dodatkowe skażenie, szczerze mówiąc. Jakbym znalazł porażenie plus skażenie. Porażenie, odrywanie, mróz. Porażenie, odrywanie, porażenie, obrażenia. Skażenie, poręczność. Jestem za. Generalnie korzystam jak już to z tego skażenia, więc można by było w zasadzie. Skażenie, odrywanie, skażenie 28, skażenie 40. Jak już to bym poszedł w tym kierunku, szczerze mówiąc. Niech tak zostanie. I to w zasadzie tyle. Reszty nie używam. I to w ogóle, że w ogóle. Dobra. To skoro już podziałałem tyle, ile mogłem, zobaczmy sobie jeszcze, co jest w tej skrzynce. Trochę okruchów metalu. I odnajdźmy cel naszych poszukiwań, gdziekolwiek by on nie był. Skrzynia z zapasami, której na tą chwilę też nie potrzebuję. Gdzieś tam. Więcej śladów. Ktoś śledził tego, kogo tropimy. To brzmi źle. Pewnie, że to brzmi źle. Znaczy, którekolwiek z naszych zadań brzmiało dobrze. Gdzieś tutaj. Nie. God damn it. Zdążyli go dorwać. To ten od Marada. Wygląda na robotę z bojów Derwala. Może dlatego, że coś znalazł. Popatrz. Chyba narysował tę mapę własną krwią. Racja. To taka mapa, że musi gdzieś prowadzić. To pewnie Smolny Klif. Zaznaczył punkt na północy. Może tam jest Derwal. Moi ludzie czekają za miastem. Później się tam spotkamy. No dobra, niech będzie zatem. Idź do obozu Derwala. Nie ma problemu. Aż mózg gotuje.
przyjemne powitanie. Czy ja mogę się jakoś stąd... No nie bardzo, muszę wyjść całkiem z miasta. Przydałaby mi się taka zbroja, która by przyspieszała trochę ruchy. To znaczy, no mniej krępowała te, które już mam. Ruchy. Gdzieś tamtędy. Proszę bardzo. Grałem w Morrowinda, nie ma dla mnie trudnych miejsc, wzniesień. Nie ma dla mnie... Nie da się. Nie dojdziesz tam. Mhm, załóż się. Prędzej spadnę im na łby. Tym nieprzyjemniaczkom. Mam tak z ciekawości, czy ja mogę w zasadzie pójść tamtędy górą? Bo widzę, że tam jest bardziej równa ścieżka, niż by się mogło wydawać. Na pewno prostsze dojście. Tylko czeka mnie kawałek wspinaczki. Ale ani tu nie wieje specjalnie. Też ciekawa dolinka. Może coś tu jest w okolicy? Nie, przynajmniej nie wygląda. Tak to jest. Jakby Mario przejść w lewą stronę. No dobra, chyba to jest to miejsce, gdzie... O właśnie, chyba już musimy się udać normalną drogą. Znalazłem chociaż jakieś ognisko po drodze. Burzop, tak? Przynajmniej obóz jego jest dobrze oznaczony. Wiecie, żeby wszystkie maszyny w razie gdyby im odbije, wiedziały w którym kierunku iść. Czy ten burzoptak przypadkiem nie jest nad moją głową w tej chwili? Możliwe, że to tylko cień. Za dużo się przejmujesz. Maszyny. Chyba zostały skute. Derwal to majster. Pewnie na nich eksperymentuje, albo rozbiera je na części. Może dam radę trochę namieszać. Pójdę przodem. Czekajcie, aż zaczną walczyć. Dobra. Brzmi jak plan. Sounds like a plan. Zaraz, chwila. Dobra, już ja się powolutku, ale do was dobiorę. No właśnie, przynajmniej bawcie się tam. Nie ze mną. No dobra, ze mną też się zabawili. Załatwmy to zatem tak jak możemy. Niewiele tu chyba możemy, jeżeli nie przejdę przez główny platyn. Jak ci się to podoba? Intruzi! Wypuścić maszyny! Strzelać w moje sztuki!
Chyba muszę nawet na nich wziąć sobie mocniejsze strzały. Albo... No, macie, bawcie się między sobą. Wow. Też chcę potrafić wybuchowe strzały robić. No właśnie, nie do mnie może, co? Strzela, skąd? Jauć! Ej, oczywiście jeszcze są na górze. No, ale z tymi na górze to sobie zaraz poradzę. Tutaj jest. Myślałem, że sporo obrażeń zadaje. Ta długonogi, co? No dobra, nie mam zamiaru specjalnie atakować tych maszyn, jeżeli nie mam w tym jakiegoś konkretnego celu. No właśnie. Derwal mówi, że masz gryźć piach. A Szymon mówi, że nie będę gryzło. Przynajmniej wciąż są zaskoczeni. Pewnie jest tam. Musimy wejść. Zaraz, spokojnie. Muszą używać ich do ochrony przed tym strasznym dźwiękiem. Dobra, może troszkę strzał by mi się przydało. Aha, dobra, pewnie muszę to rozwalić na górze, żeby inni mogli wejść. Gięło ich do reszty. Derwal nic nie wie. Chciał mnie złamać. Powinienem być z tobą. Czemu mnie nie wzięłaś? Wiem, jestem bijakiem, ale... Nie, idioto. Derwal chciał zawrzeć pokój. Tak przynajmniej napisał. Nie wzięłam cię, bo przeczuwałam coś. Chciałam cię chronić. Byłam zbyt pewna siebie. No i wpadłam. Posłuchaj, Derwal planuje coś dużego w południku. Powiedział, że zmusi Awada, by patrzył, jak dym zasnuwa jego cenne słońce.
twój król cię potrzebuje. Dosyć już zabawy. Musisz teraz szybko dorosnąć. Dorosnę. Obiecuję. Trzymam za słowo, braciszku. No oczywiście. Zawsze jak docieramy do więźnia, to on umiera w ramion... Nie zawiodę cię. Klisie. Przyrzekam. Rand. Tak mi przykro. Musimy znaleźć Derwala. Ale Południk to duże miasto. Przeszukam jego rzeczy. Może to coś da. Być może, ale to widziałem właśnie. Tylko na zatki techniczne. Jest tu zatknięty między strony jakiś list. Mnóstwo tłumienia wysłanego do Południka. Założę się, że Derwal też tam jest. Czego Derwal się dzięki temu nauczył? Wolę nie wiedzieć. Ta maszyna została starannie rozłożona. Co za dziwne urządzenie. Pięknie wykonane. Co się stanie, jak je włączę? Myślę, że to uruchomiłem. Dobrze. Teraz coś powiedzcie, moje ptaszyny. Nie wiem, a co mam powiedzieć? Cokolwiek chcesz. Nagrywarkę na wałek. Jeden z pierwszych gramofonów. To jest nagrywarka na wałek zrobiony z wosku. Igła wytwarza drgania, które ryją wzór na wosku. Piosenka i śmiech. To nawet lepsze od słów. I teraz mogę tego słuchać, gdy zechcę. To już wszystko? Kładź się spać. Dobranoc, mamo. Dobranoc, tato. Poszła już? To co teraz zrobimy? Rajdy docierają coraz bliżej sprężyny. Jak długo jeszcze zdołamy się kryć, jak... Pamiątka po jego rodzinie. Derwal nie miał nic do stracenia. Chyba znalazłam coś, co może pomóc. Wracajmy do pałacu. Idź. To nie potrwa długo. Muszę zająć się siostrą. No dobra, niech będzie. Do pałacu mam kawałek, ale tak naprawdę nie mam żadnej bliskiej misji, którą mógłbym się zająć, więc czemużby nie? Do Słonecznej Skały. Nie wiem, co to może być za misja, ale do Słonecznej Skały. Idź do pałacu. Idźmy na razie do pałacu. Później zajmę się tą skałą. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, co to może być za misja, ale tak jakby nawet nie wiem, skąd ją wziąłem, szczerze mówiąc. Ja z przyjemnością bym się dowiedział, o co chodzi z tym pałacem. Idźmy. Brakuje mi koniec końców dwóch soczewek, znaczy dwóch ogniw jeszcze, więc będę musiał się z tym pomęczyć, by odnaleźć jeszcze dwa ogniwa. Ciekawe, gdzie one mogą być, szczerze mówiąc. Nie spotkałem żadnych takich dziwnych ruin, które by w jakiś tam niejasny sposób na przykład opisane. Nie mam pomysłu wcale. Pomów z Awadem. No i właśnie idę z nim porozmawiać. Kiedy będę na miejscu, moi drodzy, odezwę się. Póki co, trzymajcie się ciepło. I do zobaczenia wkrótce.